Pierwsza wiadomość jest taka. Jak Państwo zauważyli w zaproszeniu, Blok Press napisał, że w tym roku, czyli 2013, zrobił dla nas 50 relacji z przeglądu tygodnia i 60 z innych spotkań. Razem 110. Chciałem podziękować i prosić Państwa o to. Jest Bernard, nie ma Małgosi, więc rozumiem, że Bernard wszystkim podziękuję w naszym imieniu. Muszę przeczytać zawiadomienie drugie od Solidarnych 2010, którzy dużą wagę do tego przywiązują, bo już po raz czwarty o tym mówimy i piszemy. Zapraszamy na konferencję Akcja Burza na Kresach Wschodnich, jej specyfika i znaczenie. 1 lutego o godzinie 11, to rozumiem, że to jest chyba sobota, tutaj. 1 lutego o 11 tu, o akcji burza. Chciałem poprosić naszych przeglądowiczów. Prowadzi dzisiaj Rafał Ziemkiewicz, którego witamy. Dziękuję serdecznie. Witam po powrocie z emigracji wewnętrznej, a raczej z wyjazdu zarobkowego, no, można powiedzieć tak. Bo przepraszam, że mnie długo nie było, siedziałem na wsi, pisałem książkę. W domu pracy twórczej. W domu pracy twórczej, można powiedzieć. Ale już wynurzyłem się na powierzchnię i jestem. Tak trochę szyję, bo czekam na Łukasza Warzechę, który mam nadzieję, że zaraz wpadnie. Ale chyba zaczniemy bez niego. No, chcieliśmy, żeby to było w starym składzie naszym klasycznym rozmowa. Łukasz wyjechał z domu naprawdę wystarczająco wcześnie, no ale nie wziął wystarczająco dużej poprawki na stan nawierzchni, śnieg kopny, przez który trzeba się przedzierać, idąc z łopatą przed własnym samochodem i odśnieżając. Także miło mi bardzo widzieć ponownie tyle zacnych osób na sali. I w takim razie zaczniemy bez kolegi Łukasza, który się tutaj po prostu płynnie dosiądzie. I jeszcze Józek, dwa słowa, żeby zyskać na czasie, zanim przedstawię Stanisława Janeckiego, którego pewnie nie znacie. Tak. To nie jest zysk na czasie, tylko zapomniałem, skleroza. Maciej Świlski dzisiaj przyprowadził bardzo interesującego dla nas gościa, pana Stefana Komara. Stefan, jeżeli możesz się pokazać. Stefan Komar jest kapitanem policji z Nowego Jorku, który walczy o dobre imię w Nowym Jorku i we wschodnich Stanach, o dobre imię Polski w Stanach. Zorganizował ileś demonstracji związanych z tym oszczerczym filmem i bez przerwy wysyła napomnienia do tych wszystkich, którzy tam używają tego sformułowania, polskie obozy koncentracyjne. Także dziękujemy za przybycie. On jest takim duchowym członkiem naszego klubu. Dziękuję. No to ja jeszcze przedstawiam, koło mnie siedzi redaktor Stanisław Janecki, którego witam serdecznie. W takim razie, może skoro padło to określenie nikczemne, które ciągle jest pod adresem obiektów muzealnych znajdujących się na terenie naszego kraju używane, to zacznijmy może od wydarzenia dzisiejszego, którym przyznam, że nie bardzo wiem, co myśleć. Myślę o spotkaniu z okazji wyzwolenia obozu niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz, to znaczy z okazji rocznicy 27 stycznia. Więc ja dlatego właśnie mówię, że to jest niemiecki obóz koncentracyjny w Auschwitz. Przekażę komu trzeba. Staszku, jakaś awantura, może lepiej śledziłeś, sprawiła, że w gruncie rzeczy to wydarzenie gdzieś tam przepada w światowych serwisach, zdaje się, nie? Znaczy ono przepada z tego powodu, że chyba jest źle przygotowane. To znaczy, ono nie jest oficjalnie przecież żadną sesją wyjazdową Knesetu
jest tylko wizytą wielu parlamentarzystów i czterech ministrów. Nie przygotowano żadnego wspólnego oświadczenia czy żadnego wspólnego stanowiska. Jedynym przedstawicielem najwyższym Polski na tym spotkaniu był wicemarszałek Sejmu Grabarczyk, znany specjalista od dróg i kolei. I też nic tam specjalnego nie miał w zanadrzu. Ja powiem tak, wbrew temu, co mówią obecne władze, stosunki polsko-żydowskie chyba są w złym stanie. A wnoszę to po tym, że tuż przed wizytą Bronisława Komorowskiego w Izraelu pojawił się tekst w Jerusalem Post na temat ewentualnych zwrotu mienia żydowskiego, co nie jest rozwiązane w Polsce. Mam wrażenie, że polityka polska wobec Izraela jest tak samo niedobra jak wobec najbliższych naszych sąsiadów, jak wobec Rosji i wobec Niemiec. Po czym to wnoszę? Kiedy Lech Kaczyński był prezydentem, to nie wiem, może ujawnię jakąś tajemnicę, a może nie, to mówił tak, żaden oficjalny czynnik izraelski nigdy nie wypowiedział się przeciwko Polsce w tym czasie, a pewne rzeczy dla nas załatwiano zakulisowo. To znaczy, kiedy pojawiły się jakieś złe tendencje na przykład wśród organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych, to był taki telefon do pewnych izraelskich osób i służb, że zróbcie coś z tym, przecież mamy te dobre relacje. Oni oczywiście mówili, no co pan, panie prezydencie, przecież my w ogóle nie mamy żadnego wpływu na to. Prawie dosłownie cytuję świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, po czym za kilka dni okazywało się, że wszystko jest załatwione. Więc ten etap stosunków był bardzo dobry. One są ważne z wielu powodów, przede wszystkim prestiżowych, propagandowych, w związku z tymi roszczeniami, w związku z różnymi działaniami organizacji żydowskich na świecie. I mam wrażenie, że jest gorzej, że po 2010 roku jest zasadniczo gorzej i w gruncie rzeczy ja nie wiem, o co chodzi polskiemu rządowi, jeśli chodzi o stosunki polsko-izraelskie. Jasne, Izrael jest znakomite technologie militarne. Byłem parę lat temu w różnych kibucach i sądziłem, że kibuc to jest w dalszym ciągu coś takiego jak no, taka komuna socjalistyczna. Okazało się, że takich komun socjalistycznych jest może z 5. Natomiast wszystkie inne kibuce to są ośrodki bardzo wysokiej technologii i biotechnologii. I tam się dzieją różne rzeczy, z których możemy korzystać. Niespecjalnie z tego korzystamy. Myślę, że ani minister Sikorski, mimo że miałby znakomite przełożenie na pewne sprawy, tego nie robi, ani nie robi tego Bronisław Komorowski, bo on zasadniczo nie wie, co robić, ani nie robi tego Donald Tusk, bo on z kolei czeka, żeby przetrwać albo zyskać kolejną kadencję. Mogliśmy to rozegrać w ten sposób, że pewne rzeczy, pewne mity mogły zostać obcięte w tym momencie. Sądzę, że Izraelczycy byliby gotowi różne rzeczy zrobić, ale jak nie ma naszej inicjatywy, pojechał tam tylko Grabarczyk, to chyba nic się nie zdarzy i nie wygramy tego propagandowo i w światowych mediach, chociaż powinniśmy. Ja też mam wrażenie, że to jest jakaś kompletnie dyletancka robota. Może nie powinienem się dziwić po 6 latach rządów takich, jakie są w dziedzinie polityki zagranicznej, ale nie widzę żadnego sensu i żadnej logiki w działaniach. Przede wszystkim nie widzę na takiej elementarnej świadomości, że jednak mimo, że kto jak kto, ale środowiska żydowskie są wyjątkowo solidarne zawsze, nie krytykują się nawzajem. Nawet jak im się trafi jakiś ewidentny złodziej, tak jak było to w Światowym Kongresie Żydów, to go jakoś tam cichutko usuwają, nie robią z tego afery. No bo tak mają, można to zrozumieć. To wbrew temu, no to nie jest tak, że rząd Izraela na przykład i właśnie takie amerykańskie organizacje lobbystyczne, które mają światowy w nazwie, to jest dokładnie to samo. I na ile pamiętam politykę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, on dość dobrze potrafił na tym
grać, to znaczy wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że państwo Izrael ma pewną perspektywę głębszą. To nie jest perspektywa cwaniaczków z Nowego Jorku, którzy po prostu chcą pędzlować ile się da tutaj w Europie, chętnie i od Szwajcarów, i od jakichś firm, i francuskich kolei, od kogo się da wydusić. No a jak się da od frajerów z Europy Środkowej łatwiej, no to od nich szczególnie. Natomiast w wypadku państwa Izrael, ponieważ to jest państwo, które odpowiada za pewne rzeczy, ta perspektywa jest szersza i tutaj jest znacznie większa możliwość gry. No, mi się, szczerze mówiąc, wydawało, że skoro robi się taką akcję, która zdaje się, że nie wyszła od polskiej strony, ale z Polski spotkała się z odzewem, że się gości u siebie 60 członków izraelskiego parlamentu, co jest dużą operacją logistyczną ze względu na to, że jak wiemy, to są ludzie stanowiący cel rozmaitych organizacji terrorystycznych, no to coś z tego Polska powinna mieć. Ma chyba smród po prostu, ponieważ tak naprawdę jedyne, co się przebiło, to że w polskim Sejmie się pani marszałek tak kłóci z szefem Komisji Spraw Zagranicznych, chociaż są z jednej partii, że w końcu nawet szef Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu się tam nie pojawił, z rządu się tam nikt nie pojawił i no, znowu się przypomina to powiedzenie premiera Czarnomyrdina, że chcieli jak najlepiej, a im wyszło jak zwykle. Chociaż w tym wypadku nie jestem pewien, czy chcieli jak najlepiej, natomiast niewątpliwie wychodzi to jak zwykle. PiS dopisał, powiem tak, bo pani minister Fotyga, panowie wiceministrowie Waszczykowski i Szczerski, więc wszyscy ci, którzy uprawiają politykę zagraniczną na tym wysokim poziomie się tam znaleźli i to trzeba chyba docenić. Dobry wieczór. Przepraszam. Za karę nie dostaniesz... Nie, proszę, nie ma oklasków za karę za spóźnienie. Chyba, że dopiero po tym. Proszę Państwa, dziękuję. Co ja mogę Państwu powiedzieć? Ja mogę Państwu tylko powiedzieć, wiecie Państwo co, prawda? Więc nie będę już jechał tym zdartym grepsem, ale faktycznie niekorzystne warunki. Koledzy już wszystko powiedzieli chyba, co było do powiedzenia. Ja tylko mogę powiedzieć, że mam jednak pewną satysfakcję, chociaż może nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, aczkolwiek to dzisiejszy dzień i słońce już zaszło, bo ja miałem dużą obawę właśnie co do względów bezpieczeństwa przy okazji tego rzeczywiście dosyć wyjątkowego spotkania. Izraelskie służby je zapewniają, nie nasze. Jak wiemy, właśnie najprawdopodobniej pod kątem tego wydarzenia ustawodawca polski, przedstawiciele narodów wprowadzili możliwość w pełni legalnego działania obcych służb na polskim terytorium. Wbrew temu, co myśmy tutaj zresztą też mówili jakiś czas temu, kiedy moim zdaniem jednak zbyt spiskowo podejrzewaliśmy, że chodzi o to, żeby ruskie siły mogły wejść i nas tu pacyfikować, to raczej nie o to chodziło. Chodziło właśnie o to dzisiejsze wydarzenie. Aczkolwiek przepisy są, no i pytanie, czy jeszcze kiedyś nie zostaną wykorzystane w jakiś inny sposób. W każdym razie co do tego, że Izraelczycy potrafią zapewnić sobie bezpieczeństwo i swoim przedstawicielom, to wątpliwości żadnych nie ma. Robią to zresztą czasem, jak Państwo wiedzą, bardzo ekspansywnie, bo w sposób chyba częściowo tylko oficjalny dzieje się to przy okazji różnych uroczystości albo wycieczek izraelskiej młodzieży. Mnie zresztą znajomy opowiadał, jak to izraelski agent na Umschlagplatz próbował go wylegitymować i powstrzymać od fotografowania, co skończyło się interwencją polskiej policji, która jednak wzięła stronę polskiego obywatela, a nie przedstawicieli izraelskiego aparatu służb specjalnych. No ale skuteczność jest legendarna. A to, co wy już mówiliście, no to tylko mogę się podpisać, że mieć taką okazję w ręku i chyba nic kompletnie z tego nie wyciągnąć, to już jest, to jest, można powiedzieć, duża sztuka. Minimum, które powinno być, prawda, to jakieś uzyskanie takiej mocno brzmiącej deklaracji historycznej, tak, przeciwko kłamstwom historycznym rozmaitym. No, po prostu widać, że ta polityka nasza jest robiona bez głowy, a może i tutaj nawiążę do drugiego sławnego przykładu z tygodnia. Zabrakło po prostu tego kartonu, który by ktoś dostał z gotówką i wtedy by po prostu zajął się działaniem.
Bo wygląda na to, że jak taki karton gdzieś nie zostanie doniesiony z gotówką w jakiejś kwocie, znaczy nie, może wnioskuję za daleko. Nie mogę powiedzieć, że nic się nie dzieje bez kartonu, natomiast mamy dowód, że zdaje się, wszystko się może w Polsce zdarzyć, jeżeli się po prostu odpowiedniej osobie taki karton z gotówką wręczy. Ale nawet ten karton, proszę zwrócić uwagę, pojawił się taki komentarz do sprawy tego tekstu. Wydaje mi się, że... Oczywiście dla porządku wszyscy wiedzą, ale powiem, chodzi o sprawę willi w Kiejkutach wynajętej CIA. Tekst Washington Post. I tekst pana Goldmana w Washington Post, który twierdzi, że ma dowody, iż poza tym, że CIA przekazało nam $300,000, pewnie też w gotówce, na przerobienie tej willi na więzienie, bo oni tego sami nie robili, to jeszcze te $15 milionów, które polskie służby zażyczyły sobie, aby były w gotówce, nie dodano, ale chyba było też, że w używanych banknotach, żeby więc były. Więc to jest interesujące, a właściwie to jest, proszę Państwa, smutne, bo nawet nie jest smutne to, że Amerykanom tak łatwo było tutaj prowadzić działalność sprzeczną z polskim prawem. Można zawsze powiedzieć, że no dobrze, to było jednak w imię ochrony generalnie ludzi Zachodu przed terroryzmem islamskim, że służby zadziałały. Właściwie to nie wiemy, czy do tej pory nie wiemy na pewno, czy po prostu dostały zupełnie wolną rękę od Leszka Millera, Aleksandra Kwaśniewskiego, co by nie było dobre, czy dostały zgodę i w jakiej formie była ta zgoda. Ja podejrzewam, sądząc po ostatnich wypowiedziach Millera i Marka Siwca, że to była zgoda na zasadzie: panowie, róbcie tam, co chcecie, a my nic nie chcemy wiedzieć. Bo przecież Leszek Miller powiedział coś takiego, powiedział to w Superstacji, że to są sprawy, o których żaden premier nie chciałby wiedzieć. Nie powiedział, nie wiedziałem. Nie powinien żaden premier wiedzieć o takich sprawach, jak się w kraju dzieje. A z kolei Marek Siwiec w innej swojej wypowiedzi, pytany o ewentualny udział Aleksandra Kwaśniewskiego w tej sprawie, który w ogóle nie komentuje, moim zdaniem, nawiasem mówiąc, to jest najrozsądniejsze stanowisko, który w ogóle tego nie komentuje, powiedział: nie sądzę, żeby Aleksander Kwaśniewski literalnie wyraził na to zgodę, bo gdyby wyraził, to ja bym o tym wiedział, a nie wiedziałem. Czyli literalnie nie wyraził, czyli nie powiedział: zgadzam się na tortury, waterboarding i tak dalej w willi w Starych Kiejkutach, tylko właśnie powiedzieć: to tam róbcie, co trzeba. I to nie jest literalna zgoda. Znowu nas Amerykanie oszukali, bo powiedzieli nam, że wynajmują willę po prostu, żeby tam urządzić kurs o konferencję. A okazało się teraz, nie wiadomo, co tam się działo. Prawda? Ale zmierzam cały czas do tego. Taka impreza była, że... Zmierzam cały czas do tego, że to, co mnie od razu w tym tekście uderzyło i co jest moim zdaniem najsmutniejsze jednak w całej tej historii, to jest te $15 milionów. Tylko $15 milionów. Proszę pomyśleć. Dobre 15. Pozwoliliśmy, za darmo robiliśmy. Pozwoliliśmy złamać konstytucję, złamać polskie prawo i działać tutaj na zasadzie zupełnie eksterytorialnej amerykańskim służbom za $15 milionów, które jakiś oficer służb prawdopodobnie w części sobie tam zaharapcił, drugi część, a część poszła na jakiś fundusz operacyjny i się wszystko rozmyło, już dzisiaj tego nie wyśledzimy. No przecież jeżeli się na coś takiego normalne, dojrzałe państwo decyduje, to naprawdę daje jakąś porządną cenę za to. Cenę, no w najgorszym wypadku w gotówce, w najlepszym wypadku w jakichś poważniejszych zobowiązaniach typu barterowego. A tutaj wystarczyło po prostu 15 baniek. Proszę sobie dolarów, no okej, okay, niech będzie dolarów. Proszę sobie teraz wyobrazić, jak on do tej pory, ci ludzie z CIA muszą mieć radochę, jak o tym opowiadają, jak można Polaczków tanio kupić. To 15 baniek w dwóch kartonach i po prostu wszystko można zrobić. Ja bym aż taki krytyczny nie był, bo większość krajów uczestniczy w takich operacjach tylko wedle starej zasady Churchilla. Po pierwsze, rób to, co musisz, ale nie daj się złapać. A jak się dasz złapać, to nigdy się nie przyznawaj, nawet jak cię złapią in flagranti. To mów, że to jest złudzenie optyczne po prostu. Nie ma takiej sytuacji. I wiele krajów dokładnie tak zrobiło. Od Niemiec. Kochanie, my tu tylko rozmawiamy. Tak. Od Niemiec poprzez Włochy, poprzez Litwę, Rumunię, Bułgarię, w jakimś sensie także Turcja.
tylko nikt się do tego nie przyznał. To znaczy, jeśli się robi taką operację, a ona oczywiście, że była na najwyższym stopniu wtajemniczenia, skoro ktoś wymyślił specjalną zmianę w ustawie o pomocy zagranicznej dla tajnych służb, która funkcjonowała przez niecałe 2 lata, to przecież musiał komuś uzasadnić, przynajmniej na poziomie komisji sejmowej, rządu, po co się tę ustawę wprowadza, żeby potem ją zdjąć po 2 latach, w 2003 roku skądinąd, czyli kasa już była i trzeba było zalegalizować tę kasę, wprowadzić do normalnego obiegu, czyli ją wyprać po prostu, więc wyprano ją przy pomocy tej ustawy, a potem się tej poprawki do ustawy normalnie pozbyto. W związku z tym, owszem, różne kraje robią takie rzeczy, ale nikt po pierwsze do tego się nie przyznaje. Żaden kraj, na przykład typu właśnie Niemcy czy Włochy, nie pozwoliłby Amerykanom na to, żeby jacyś sfrustrowani byli oficerowie służb wysypali to do gazet. Po prostu Polska jest jedynym, jest dużym krajem, owszem, jest z tych nowych, więc prawdopodobnie tu nie chodzi nawet o rozgrywki w CIA, tylko o pogrążenie republikanów po prostu. Przecież to obciąża republikanów przed nową kampanią, że po pierwsze po tej aferze podsłuchowej wszystkich podsłuchujecie, jesteście nielojalni, sypiecie swoich sojuszników, robicie rzeczy niezgodne z prawem, to wbrew pozorom będzie miało znaczenie na arenie międzynarodowej. I wykorzystano akurat Millera i Kwaśniewskiego, którzy musieli się odwrócić po prostu, czyli odwrócono ich, wiadomo, w którą stronę byli zwróceni. Więc ja uważam, że przy takiej operacji odwrócenia, kiedy oni wszystko robili za frajer, to i tak jest duża suma, bo mogli przecież wziąć 100 tysięcy dolarów, na przykład 15 milionów, to już brzmi, albo zegarek. Otóż to już brzmi jako tako, więc to tu bym nie narzekał, tylko po prostu... Ten rząd, ale nie tylko ten, bo to się zaczęło przecież już w czasach, kiedy jeszcze Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, pozwolił sobie na to, żeby tylko Polskę wciągnięto w tę historię, zrobiono spektakularną hecę w Radzie Europy, jest prokuratorskie śledztwo i tak dalej, i tak dalej. Owszem, może się to nam nie podobać, państwa takie operacje robią, tylko głupie rządy pozwalają na to, żeby te sprawy wychodziły na jaw. Znaczy, problem polega na tym, że nie przygotowano właśnie żadnej narracji rezerwowej, bo podejrzewam, że gdyby znalazł się jakiś spryciarz w Washington Post, żeby wysypać choćby nawet Rumunów, to sądzę, że oni by mieli przygotowaną narrację właśnie tego typu, co powiedziałem. Także no, wynajęliśmy to na wyjazd integracyjny i naprawdę nie wiemy, co tam się działo. Była tutaj jest umowa, coś takiego. No, rzeczywiście ta sprawa jest dość kompromitująca i podrywająca zaufanie Polaków do własnego państwa, jednocześnie do sojuszników, bo też trudno sobie wyobrażać poważną współpracę ze światowym mocarstwem, które zaraz potem leci i w największej tajemnicy opowiada w swoich gazetach, do czego zdołało namówić sojuszników. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na taki drobny wewnętrzny aspekt jakby wysypania się tej sprawy. Oczywiście nie sądzę, żeby tu jakiekolwiek inspiracje płynęły z kraju, ale to stawia w bardzo zabawnym, że jakby doprowadza do takiej bardzo zabawnej wojenki na lewicy. Nasz ulubieniec, pan Palikot, który założył taką partię insynuującą nam, że mamy coś wspólnego z jego ruchem. Nigdy nie używam tej nazwy, bo czuję się nią obrażony i nie chcę innych obrażać, że mogłoby to być jakiś nasz ruch. Natomiast... Tylko wtrącę, bo teraz jest ciekawa zbitka. Twój ruch stał się częścią Europy Plus. Europy Plus, co daje w sumie TREP. I to jest adekwatna nazwa. Twój TREP ruch Europa Plus, ale do tego jeszcze będzie twój ruch Europa Plus Dom Wspólny Polska, ponieważ Ryszard Kalisz się tak ostatnio nazywa, a też dołączył do tego. Nie, mi się podobało, że Palikot wykonał taką dziką szarżę, znaczy strasznie się ucieszył wyraźnie, tak oczyma ducha widziałem, jak on kwiczy z radości, tarzając się we własnych odchodach, że ma na Leszka Millera nagle dostał taki ten i wyskoczył we wszystkich możliwych mediach oskarżać Leszka Millera o tę nikczemność, jaką było podtapianie talibów w kijkutach.
zapominając o tym, że Leszek Miller Leszkiem Millerem, ale w takim razie najbardziej bezpośrednio odpowiedzialną osobą za to jest Marek Siwiec, który akurat jest właśnie w owym trepie, jak to no ale Marek Siwiec mówi, że Marek Siwiec mówi, że on nic nie wiedział. Konsekwentnie zaprzecza. Żaden szef BBN-u nie powinien wiedzieć nic o takich sprawach, jak się w kraju dzieją. To znaczy, jak spojrzeć na obecnego szefa BBN-u, to w sumie się zgadza. To znaczy, to można łatwo... Miller słabo to rozgrywa, ponieważ Zbigniew Siemiątkowski był mu wciśnięty przez Aleksandra Kwaśniewskiego, a to on rozgrywał jako minister do spraw służb. Marek Siwiec i Aleksander Kwaśniewski. Czy jest trójka na jednego? Mógł Miller to lepiej rozegrać, niż tylko mówić, że Aleksander Kwaśniewski wiedział, ale mi nie powiedział. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia tego, co powiedział Staszek, ja się z tym całkowicie zgadzam, że wszystkie szanujące się i odpowiedzialne państwa mówią, choćby im wciskano w oczy dowody, że nic takiego nie miało miejsca. Natomiast u nas już widać, że za chwilę tymi talibami się będą nawzajem okładać po głowach tam, znaczy, już protokołami, raportami, na razie to jest spór w rodzinie i to, że tak powiem, w czerwonej rodzinie, ale rzeczywiście no, tutaj jeszcze się dziwię, że jeszcze nie wyszedł Donald Tusk i nie oznajmił, że wszystko jest winą Jarosława Kaczyńskiego, który przecież był 2 lata premierem i nie ujawnił tej sprawy, a mógł i powinien. Tymczasem taki... tutaj akurat jest, że powiem szczerze, gdybym ja został premierem, nie daj Boże, i dostał w papierach, prawda, że jest taki pasztet, który tutaj poprzednicy przygotowali, no powiedzmy sobie szczerze, że nawet jeżeli tam nie tylko podtopiono jakiegoś taliba, ale wręcz go ukatrupiono, to nie był to osobnik godny żalu jakiś, podejrzewam. No tam trzech było bohaterów. To nie jest z filmu Skolimowskiego, tylko tak mniej więcej mówiąc, bo tam mniej więcej wiadomo, którzy tak, tych trzech głównych było Szejk Khalid Mohammed, Al-Nashiri i Abu Zubaida. No to fajne no, ale, chłopaki są. Ale w każdym razie... Trupów mają na sumieniu tak, raczej dużo. Tak, więc mówię, że gdybym został premierem i żeby nie wiem jak wróg przede mną, prawda, takie świństwo podłożył, to bym doszedł do wniosku, że w imię racji stanu trzeba zamknąć gębę i też iść do zaparte do upadłego. No po prostu takie różne rzeczy, jeżeli ktoś nas chce rozliczać, to niech się najpierw sam porozlicza ze swoich, prawda, rozmaitych szlachetnych działań wywiadowczych. Więc to rzeczywiście jest obok sprawy kartonów z używanymi banknotami i jakby taki drugi pokazany coś strasznego kryzysu państwa, że takiego szczura się wrzuci i od razu tu na miejscu już się zaraz zaczną nim przerzucać i już się zaczęli nim przerzucać. Antycypowałeś sprawę PiSu, dlatego że różni dziennikarze, na przykład Monika Olejnik, ale nie tylko, mówią, a dlaczego Antoni Macierewicz, jak rozliczał wojskowe służby informacyjne, to nie zajął się Kiejkutami? Dlatego, że to cywilne było. No właśnie. Wprawdzie w Kiejkutach jest jednostka wojskowa, ale to są służby cywilne, ale jak wiemy, po Smoleńsku tu granica jest płynna, co wojskowe, a co cywilne. Niemniej, no dobrze. Myślę, że tutaj zamkniemy chwilowo chyba temat, chociaż on ale chyba będzie wracać. Ale czekamy na rozliczenie towarzyszy jeszcze. Bo to będzie zabawne. Między sobą. Coś powiem, a propos, dzisiaj Gazeta Wyborcza odkryła taką aferę, odkryła ją w starych rocznikach gazet prawicowych, których nie czyta, bo pamiętam, że to było pisane chyba pół roku temu, o tym, że w operacjach specjalnych ABW, jak ktoś tam zajrzał do sejfu, w którym było 1,5 miliona złotych, to okazało się, że tam leżą gazety pocięte i te 1,5 miliona złotych zniknęło z funduszy operacyjnych, co dobrze przedstawia stan naszych służb. Więc Gazeta Wyborcza to dzisiaj odkryła, co też pokazuje, jak osobny obieg właściwie oni tworzą, że gdzieś tam po roku odkrywają te same afery, które kiedy je odkrywały oszołomskie gazety prawicowe, to były oczywiście tylko spiskowymi teoriami. No, ale mają ale doświadczenie, bo aferę Rywina też trzymali odpowiednio długo przecież. No, bo co trzeba, prawda, odpowiednio sprawdzić, skonsultować, przeprowadzić śledztwo dziennikarskie, jak wtedy wiemy. Natomiast myślę, że ktoś pewnie będzie szedł tropem tych 15 milionów w używanych banknotach, bo tutaj się może okazać, że one trafiły na przykład na konto jakiejś partii politycznej, wspomogły jakąś kampanię, jak wiemy. Są takie partie w Polsce, do założenia których przyznają się prominentni pracownicy służb specjalnych. Znaczy ja co najmniej jedną taką znam, więc
To jest oczywiście jakiś wątek ciekawy, dlaczego te pieniądze nie mogły przyjść do polskiego wywiadu przelewem bankowym albo w jakiś inny oficjalny sposób, tylko szmuglowane w kartonach po telewizorze czy po czymś. No bo potem były pewno w tych wszystkich operacjach, w których wojskowe służby wynajmowały różnych agenciaków cywilnych służb. Teraz książkę z kolegami dziennikarzami jeden z nich wydał. Aleksander Makowski, który się tam popisuje. Generalnie zwróćcie Państwo uwagę na to, jak oni teraz się kreują na tych bohaterów, no ale oni w tym czasie, kiedy Kilkuty się działy, przecież działali i myślę, że ta operacja Zen opisana przez Antoniego Macierewicza to coś ma wspólnego z tymi pieniędzmi, podejrzewam. I ci panowie pułkownicy, którzy tak bohatersko teraz jako Jamesowie Bondowie występują, to korzystali z tych pieniędzy, bo to się chyba rozliczało takie operacje specjalne, gdzie jeden pułkownik, mitoman, opowiedział szefom wojskowych służb, że on właściwie w Afganistanie to ma taką siatkę informatorów, że w każdej wsi w gruncie rzeczy ma swoich ludzi i to on sam wszystkich kontroluje i łączność z nimi nawiązuje. Muszkieter po prostu. I kiedy to wyszło w tym raporcie, to oni mówią, że zepsuli taką świetnie funkcjonującą siatkę. No ja chętnie bym tę siatkę zobaczył, w ten sposób, którą ten jeden facet założył w całym Afganistanie. Płynnie przeszedłeś, Staszku, do tematu, który w zasadzie chyba jest za przeszłego tygodnia, ale zwróćmy uwagę, że wątek tych 15 milionów, a jak znam sukinsynów Amerykanów, to oni mogli te pieniądze na przykład popryskać jakimś takim czymś, co potem się świeci taką lampką. One do nich wróciły. A może do nich wróciły, a może wylądowały gdzieś w agencjach towarzyskich w Warszawie. To trzeba dopiero teraz, kto ma taką lampkę, to na każdego napotkanego dolara należy poświecić, zobaczyć, czy tam nie ma podpisu CIA na tym dolarze. Mówiąc poważnie, w ubiegłym tygodniu jakoś gwałtownie po tych sensacjach wyhamował impet, z którym chciano rozliczać Antoniego Macierewicza przy użyciu komisji sejmowej. Nie wiem, czy odnieśliście takie wrażenie, że jakoś chęć, nawet chyba tutaj szczytowym wypadkiem jest pan Graś, który jak zmienił zdanie, o 180 stopni się obrócił. Punkt widzenia zależy, prawda? Od punktu Graś siedzenia. Graś był rzecznikiem, to chciał, a jak został sekretarzem generalnym, to nie chce. Ale może też tego okazało się, że to jest taki przypadek jak z Markiem Siwcem. Oni się rzucili rozliczać Antoniego Macierewicza, a okazało się, że no, trzeba przy okazji to Antoni Macierewicz przed taką komisją może zacząć rozliczać Bronisława Komorowskiego. No właśnie o to chodzi, zdaje się. W tropieniu, jak to było w Towarzyszu Szmaciaków, w topieniu gospodarczych przestępstw w taki szlachetny popadł zapał, że się dopiero opamiętał, gdy się za własną rękę złapał. Znaczy, to... bo czemu służy taka komisja? W gruncie rzeczy komisje sejmowe, wszystkie od czasów Rywina, one służą pewnej edukacji społecznej. Edukacji na temat, widzę profesora Andrzeja Zybertowicza, więc na temat mechanizmów, których nie widać, mechanizmów funkcjonowania struktur niejawnych. I o ile raport jest trudno czytać i dość trudno go zrozumieć, bo jest mnóstwo faktów, które trzeba by sobie przyswoić, o tyle pewna narracja, którą można przeprowadzić przed komisją sejmową, może pokazać przeciętnemu człowiekowi, który siedzi przed telewizorem czy przy radiu, może uświadomić, jak to wszystko działało. A nie ma lepszego przykładu, łącznie z zaangażowaniem obecnego prezydenta Rzeczpospolitej, żeby pokazać, jak działał ten system, w którym wojskowe służby miały ogromny wpływ na politykę, na media, na świat kultury, na gospodarkę. Nie zapominajmy, że wojskowe służby zakładały prawie wszystkie firmy polonijne swego czasu albo miały tam swoich ludzi, czyli wprowadzały w Polsce kapitalizm. Potem były te nielegalne operacje handlu bronią, sprowadzania narkotyków, płacenia za różne rzeczy. Potem to było robienie wpływów sobie w Polsce, w różnych segmentach, ustawianie przetargów, zdobywanie dobrych gruntów. Tam jest mnóstwo przykładów z terenami Wojskowej Akademii Technicznej na przykład, z przetargami na broń, kiedy wylatywał, jak ministrem był Bronisław Komorowski, a wiceministrem Romuald Szeremetiew, i trzeba było zrobić przetargi za 2 miliardy złotych.
to wszystko pokazuje, jak może funkcjonować jakby druga czy ciemna strona państwa. I oni się słusznie tego boją, ponieważ znacznie łatwiej jest tę narrację pokazać w serii takich posiedzeń sejmowych, niż w oparciu o dokumenty, czy wymaga to znacznie większego wysiłku, jeśli się to czyta, rekonstruuje i tak dalej, i tak dalej. Więc nosa to oni mają, gdzie jest niebezpieczeństwo. Sam pan prezydent nie ma tego nosa, ale nie będę państwu tłumaczył dlaczego. No z tym, że jest niebezpieczeństwo, gdyby doszło do powstania takiej komisji, że duża część posiedzeń by była utajniona ze względu na informacje niejawne, które by pewnie tam się pojawiały albo by się nie pojawiały, no duża część się pojawiła już w raporcie. Nie ma w Polsce takich tajnych posiedzeń, które by nie wyszły na jaw. A to inna sprawa, no ale wtedy już nie można przeprowadzić tej narracji, o której mówisz. Natomiast abstrahując od tego możliwego aspektu... Przypomnij sobie, przepraszam, tajne zeznania pani posłanki Jaruckiej, które były... Nie posłanki, przepraszam, ale pani Jaruckiej, to przed komisją bardzo tajne one były. Tak. No w każdym razie abstrahując od tego możliwego aspektu, ja dochodzę do wniosku w ciągu ostatnich dni, że właściwie role się powinny odwrócić i że to Antoni Macierewicz powinien się zacząć upominać o to, żeby ta komisja powstała. I to by nawiasem mówiąc było bardzo zręczne, no to już na razie nieoficjalnie, ale byłoby to bardzo zręczne, no bo wtedy postawiłby niedawnych zwolenników powołania tej komisji w dosyć trudnej sytuacji, a być może byłby to najlepszy sposób, żeby opowiedzieć o tym, co się działo w przejrzystej formie i prawdę mówiąc, mam nadzieję, że do takiego qui pro quo dojdzie. To by było całkiem zabawne. Tylko państwu powiem, że wpływy wojskowych służb są takie niebywałe. Ja trafiłem na taki przypadek, nie będę rzucał nazwisk, bo zaraz mnie do sądu pozwą, ale byli w Polsce w pewnym czasie dość znaczący tenisiści i wojskowe służby potrafiły kupić im wygrane mecze pokazowe. Na przykład z Biernem Borgiem. To pokazuje, w jakim systemie to wszystko działało. Skoro wspomnieliśmy o Sejmie, to jeszcze tak wędrując po wydarzeniach minionego tygodnia, trzeba by parę słów powiedzieć o tym, że wyjaśniło się, czym się zajmuje minister zdrowia. Minister zdrowia stoi po stronie pacjentów przeciwko koncernom pazernym, które usiłują im wcisnąć leki. A minister zdrowia robi co może, żeby tych leków do pacjentów, znaczy... Chyba o to chodziło, tak? Czy... Proszę o... Nie, o... Żeby ci pacjenci nie mieli leków, tak? No bo jeżeli dobrze pamiętam, to od ostatnich, od kilku lat główną troską państwa, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jest to, jak na niej zaoszczędzić, a osobliwie na właśnie na refundacjach leków i na dostępie do lekarzy. Ja nie mam wrażenia zresztą, żeby ta debata to wszystko jakoś tam wyjaśniła, jak zwykle w Sejmie to poleciało po bonmotach, ale szkoda właściwie, bo była okazja, żeby parę merytorycznych rzeczy powiedzieć. No ale pan minister się chyba zaplątał i sobie strzelił we własne nogi, bo tak, no dobrze, zarzucił opozycji, że cytuję dokumenty lobbystów, którzy jakiś czarny obraz pokazują, żeby wcisnąć za wiele miliardów złotych swoje leki, urządzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież to nie opozycja powołuje te komisje, które decydują o przetargach w Ministerstwie Zdrowia czy w Narodowym Funduszu Zdrowia, ani nie powołuje tej komisji leków, która decyduje o tym, jakie leki są refundowane. To w jaki sposób ta opozycja miałaby iść na rękę tym lobbystom, skoro te wszystkie miejsca obsadza rząd? To oni są przekupieni przez opozycję, ci powołani przez Arłukowicza? Nie, no, wszystko się zgadza. Właśnie na tym główny problem polega, że trzeba wreszcie ten PiS od władzy odsunąć. No bo prokuratura jest cała pisowska, Ministerstwo Sprawiedliwości jest spenetrowane przez agentów Opus Dei. To o tym nie mówiłem, bo to są z poprzednich tygodni wydarzenia, a teraz się okazało, że i w Ministerstwie Zdrowia cały czas pisowcy rozstrzygają o przetargach. To jest wszystko bardzo logiczne. Łukaszu, chcesz coś dodać? Czy w ogóle temat Arłukowicza cię nie interesuje? Temat Arłukowicza mnie interesuje o tyle, że ciekaw jestem, czy jak te kolejki do marca nie znikną, to Arłukowicz pozostanie, czy nie pozostanie. No przecież jak pan premier powiedział, że jeżeli się nie znajdzie inwestor do Stoczni Gdańskiej, to wyrzuci pana Grada, to powiedział. Pan premier powiedział literalnie w mowie obrończej
przed głosowaniem tuż nad wotum zaufania do Bartosza Arłukowicza, że on w marcu zacznie wdrażać te procedury. A czy to potrwa 72 lata, czy 93, to jest bez znaczenia. Zacznie wdrażać. Myśmy źle zrozumieli, bo myśmy zrozumieli, że do marca już ma nie być kolejek. My zawsze źle rozumiemy. To, nie, rzeczywiście. Może, bo tak się zastanawiam, skoro już o tym mówimy, czy jednak pani Kidawa-Błońska się wystarczająco wdrożyła już, bo Paweł Graś tę egzegezę słów premiera przeprowadzał chyba trochę sprawniej niż ona na razie. No ale to może wprawa czyni mistrza, więc ćwiczenie czyni mistrza, więc może trzeba jej dać trochę czasu. Do marca. Ale skoro na chwilę nasz wzrok czujny spoczął na najbardziej lubianym ministrze w gabinecie Donalda Tuska, przyznacie państwo, że konkurencja jest silna, więc tutaj panu Arłukowiczowi jest czego pogratulować, to on się dzisiaj bardzo uaktywnił na Twitterze. Zdaje się, że napisał o tym artykuł Bartosz Marczuk do Rzeczpospolitej. Nie wiem, czy w dzisiejszym, czy w jutrzejszym to będzie numerze. Już jest to w każdym razie w internecie. Więc pan minister Arłukowicz zaczął tweetować śladami ministra Sikorskiego. I zatweetował mniej więcej, no nie będę całych tych streszczał, ale zatweetował tak... Czy wiesz, że twój lekarz rodzinny może wypisać ci większość skierowań na badania i wcale cię nie musi kierować do specjalisty? Na co kilka osób zupełnie niezależnych, pewnie i tak spontanicznie, między innymi Superniania, ale i kilka innych osób pisało: oj nie, nie wiedzieliśmy o tym, że lekarz rodzinny może. A pan Arłukowicz odtweetował: tak, może, płacimy mu stałą kwotę, tu padło jakieś określenie medyczne, za każdego pacjenta, także idź do swojego lekarza rodzinnego i sprawdź. Także krótko mówiąc, puentuję za kolegą Marczukiem, ale nie sądzę, że jest to dość oczywiste, co on stwierdza i każdy się pewnie podpisze, że już wiemy, że wprawdzie kolejek oczywiście się nie da zlikwidować, ale będzie wiadomo przez kogo. Ale to jest... Przez kogo są te kolejki? Przez lekarzy rodzinnych, którzy są tymi pazernymi lobbystami za iMoment i oni właśnie prawda, powodują kolejki zamiast sami dawać skierowania na badania i recepty. Ja przepraszam za suchara, ale muszę się podzielić, bo mi się bardzo spodobał, ponieważ już krąży w internecie pomysł, jak zmniejszyć kolejki do lekarzy. Niech pacjenci stoją bliżej siebie. To jest skuteczne. Ale tu to jest bardzo zabawne, co proponuje minister Arłukowicz, ponieważ jak się nie mylę, to lekarz rodzinny ma na głowę 8 albo 9 zł na pacjenta. I gdyby on zaczął kierować tych wszystkich ludzi i z jego puli by to szło, to on by dopłacał oczywiście. Czyli kompletnie by się nie opłacało być lekarzem rodzinnym. On oczywiście ma instynkt samozachowawczy i nie wyrzuca tych pieniędzy, tylko przekierowuje pacjentów. I wówczas oni wchodzą w system drogich badań, co powoduje, że oczywiście są dwie bariery. Bariera pieniędzy, bo one są ograniczone, i bariera czasu. To znaczy, jak się wydłużają kolejki, to znaczy, że brakuje pieniędzy na te badania, które zlecają ci lekarze rodzinni. Jeśli oni będą zlecać te mniej specjalistyczne badania i potrącać z własnej puli, to oni pójdą z torbami i znowu zaczną to przerzucać, więc to jest absolutnie błędne koło. Ten system jest tak sformatowany, że on nie może dobrze funkcjonować przy takich... Albo się daje lekarzom rodzinnym większe pieniądze, oczywiście nie te 8 zł, tylko załóżmy, że 30 zł i oni biorą na siebie część tych badań, odciążają badania specjalistyczne i 70% ruchu pacjentów zatrzymuje się na poziomie lekarzy rodzinnych i podstawowego poradnictwa. Albo jest ta piramida, która jest obecnie, czyli jest odwrotnie. 20% pacjentów w zasadzie korzysta z tego, co dają im lekarze rodzinni, a 80% idzie do specjalistów i do szpitali, co powoduje, że jest dokładnie to, co jest. I minister Arłukowicz oczywiście udaje wariata, ponieważ on doskonale to wszystko wie, tylko udaje, że jak on powie, że lekarze rodzinni, bierzcie to na siebie, to oni to zrobią. Bo tak, minister Arłukowicz wszystko to doskonale wiedział, dopóki był w SLD. I wtedy z trybuny sejmowej krytykował ten system, ale potem podarowano mu takie stanowisko ministra do spraw wykluczonych, kto jeszcze pamięta,
I ten wysoko moralny człowiek, bo uważam, że pan Arłukowicz tylko chyba z panią Kluzik-Rostkowską może, jeśli chodzi o moralność w polskiej polityce, konkurować. Ten wysoce moralny człowiek z dnia na dzień zakochał się w tym systemie, który wcześniej krytykował. Natomiast kiedy go krytykował, to krytykował go słusznie, ponieważ system został tak stworzony, żeby lekarz rodzinny teoretycznie rzeczywiście mógł zlecać rozmaite rzeczy, ale ze świadomością, że zaraz przyjdzie do niego tak zwany kontrol i się przywali do każdej recepty i za każdą receptę, którą uzna za nieuzasadnioną, dowali mu karę pieniężną, która jest dla lekarza dość dotkliwa. A znowu kryteria ustawione zostały tak, że każda recepta w świetle prawa jest nielegalna, to znaczy kontrol, jak to kontrol, każdą receptę może zakwestionować. I to było źródło największego sukcesu PO w dziedzinie służby zdrowia. Nie liczę oczywiście prywatyzacji szpitala w Mysłowicach za 150 tysięcy, za 130 tysięcy, bo to jest sukces indywidualny tamtejszych działaczy. Natomiast systemowy największy sukces, jak pamiętam, to była triumfalnie ogłoszona wiadomość, że Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędził na refundacji leków tam chyba 2,5 miliona złotych. Dwa lata temu. Otóż na tym to polega, że lekarze po prostu mając świadomość, że każda recepta i każde skierowanie na badanie może pociągnąć za sobą karę z NFZ-u, na wszelki wypadek tego nie wypisują, no bo o to chodziło. I teraz struganie idioty, prawda, i szukanie, że gdzie jest wina kolejek, że po stronie lekarzy, jest dokładnie sytuacją PRL-owską, dokładnie tą opisaną przez świętej pamięci Kisiela, zajadłą walką z trudnościami, które sam rząd stworzył. Ja powiem tak, że paradoksalnie w polskiej służbie zdrowia jest dużo pieniędzy. W tym roku NFZ będzie miał prawie 67 miliardów złotych, plus to, co płacimy z własnej kieszeni, to przekracza 80. Ja tak liczę, że to dochodzi do 90 miliardów złotych rocznie. To naprawdę są bardzo duże pieniądze, 90 miliardów złotych rocznie. Tylko jak działa ten system? Dlaczego po tylu latach do dziś nie ma tego centralnego rejestru usług medycznych, żeby widzieć, kto, co, komu przepisuje, gdzie kogo leczy? Otóż dlatego, że jeśli nie płacę profesorom, specjalistom, to pozwalam im korzystać ze sprzętu szpitalnego, pozwalam im kierować pacjentów publicznych do swoich prywatnych gabinetów i zarabiać w tym systemie. Tylko podatnik na tym traci. Gdyby te 90 miliardów w pełni zalegalizować, bo one częściowo są w ciemnej strefie, nawet jeśli są w jasnej strefie. Właśnie przez ten system tego przekierowywania pacjentów do prywatnych i czynienia z publicznych pacjentów prywatnych, którzy do tego dopłacają, to jakość tej służby, założę się z każdym menedżerem służby zdrowia, rozmawiałem trochę na ten temat, w ciągu 2 lat by się bardzo mocno poprawiło. Tylko nikomu się tego nie chce zrobić, ponieważ żaden minister nie zadrze z lobby ordynatorsko-profesorskim, ponieważ oni go zabiją, doprowadzą do jego dymisji po prostu. Pacjenci są na samym końcu tego łańcucha pokarmowego. Ja chciałem jeszcze, jeżeli mogę, bo jest jeden temat, nie wiem, czy go sobie proszę, wpisałeś, ale na koniec chciałem powiedzieć o jeszcze jednym sukcesie, który się liczy od początku tego roku, to znaczy o nowym systemie dostarczania przesyłek sądowych, bo chyba... Nie wiem, czy już o tym nie mówiono, ale warto, jest warto to chyba temat o tym wspomnieć, tak, ciekawy. Ponieważ ja dzisiaj wyczytałem rzecz, która już naprawdę mną wstrząsnęła, otóż Gazeta Wyborcza napisała kolejny tekst, bo nie pierwszy już o tym, jak ten system działa. I nawet wypowiedział się tam sam mecenas Rogowski. O. Powiedział tak, powiedział, że on ma blisko siebie 3 punkty dostarczania przesyłek, ale musi jechać 5 kilometrów dalej do innego punktu. No i że do jego kancelarii, to co wszystkie kancelarie prawne teraz mają, te przesyłki przychodzą w partiach tam co 5 czy 4 dni, więc przez kilka dni wszyscy pracownicy kancelarii siedzą bezczynnie, po czym jak przychodzi ta sterta tych przesyłek, to wszyscy się rzucają wtedy, ponieważ terminy lecą, więc trzeba się tym szybko zająć. Więc ja odnotowuję ten niebywały sukces, który od tego roku trwa i naprawdę proszę to docenić, bo ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby Poczcie Polskiej zabrać monopol, więc to że wypowiadam się krytycznie na, tem,
na temat tego, co się dzieje w tej chwili w ramach usług Polskiej Grupy Pocztowej. Proszę docenić. Dzisiaj sobie rozmawialiśmy o tym z kilkoma kolegami, którzy dużo dostają korespondencji sądowej, że od początku tego roku jak nożem uciął. Tak to zawsze co parę dni przychodziły jakieś, czy to zawiadomienia, czy to tam dodatkowe. Jak nożem. Tylko jest obawa, że w końcu przyjdzie pluton egzekucyjny, tradycyjnie z gotowym wyrokiem prawnym, prawomocnym. Nie jest powiedziane, że te przesyłki w ogóle do nikogo nie dotarły, ponieważ wśród tych historii na temat funkcjonowania tego znakomitego systemu, które czytałem, była i taka, że jeden pan dostał zawiadomienie o rozprawie, które przyszło do niego już po terminie, miał się stawić, przyszło po terminie, więc drżącymi rękami spojrzał, zadzwonił do swojego adwokata, że jak to skandal po terminie, ale potem się przyjrzał dokładniej i zobaczył, że to nie do niego to wezwanie, tylko do kogo innego. Więc ten ktoś inny nie dostał, no ale on na szczęście, to jeszcze nie był ten termin dla niego. Także ten ktoś pójdzie po flaszkę i dostanie w monopolowym przy okazji wyrok. Ale panowie wyraźnie nie doceniacie. Ponieważ trzy wysłane awiza są liczone jako doręczenie. Prospołecznych aspektów tego, jak integruje się społeczność, kiedy wszyscy będą dyskutować, a ten znowu do sądu, a ciekawe w jakiej sprawie, a może mu trzeba pomóc. I cała miejscowość, czy cała dzielnica będzie wiedzieć wszystko o tych ludziach. I to jest takie prawdziwe, otwarte, skandynawskie społeczeństwo. Jak u Holendrów te okna bez firanek, tak? W monopolowym główny temat rozmowy, co tam leży dzisiaj. No to przecież jest oczywiste, że we wszystkich tych punktach dostarczania przesyłek ci właściciele dokładnie patrzą, co tam czeka, znają tych klientów, więc wiedzą. To pana Henia już czwarte wezwanie, proszę bardzo. Cieć anioł musiał wycinać dziurę w ścianie, żeby podbierać korespondencję, to jest wszystko proste. Panie Heniu, jak pan tego zeszytu nie spłaci, to ja nie zgubię następnego, prawda? Bo to też może być taki argument. Kochani, to wesołym tematem na koniec. Zostało nam kilka minut jeszcze, dosłownie kilka, ale ponieważ były głosy z sali, nie wiem, czy jeszcze aktualne, tak, to postarajmy się, proszę, o zwięzłe oświadczenie. Wiesław Abraham, w sprawie tej służby zdrowia, to myk jest dużo prostszy, panie Rafale, nie trzeba tego. Ja ostatnio zapytałem lekarza, czy nie powinienem dostać skierowania na takie badanie urologiczne, a on powie, wie pan co, wolę pana skierować do urologa, bo jak pana nie skieruje, to pan za to badanie zapłaci 50 zł, a tak pan nic nie zapłaci. W związku z tym myk jest prosty, pacjent też jest włączany do tej gry. Marek Podolak. Kilka lat temu była ujawniona informacja, że ustawa w Sejmie kosztuje 3 miliony dolarów, przy czym w okresie wakacyjnym można uzyskać znaczące zniżki i rabaty. Także uważam, że te 15 milionów w gotówce to jest całkiem dobra cena, a po kilku latach obecnych rządów można się pokusić o stworzenie całkiem dokładnego cennika na różnego tego rodzaju transakcje. Ja przypomnę, to było którejś z takich renomowanych firm doradczych, PricewaterhouseCoopers albo Dell'Oralite. Bank Światowy, takie badanie i tam właśnie anonimowo badano i między innymi podano te informacje, że w polskim Sejmie za tyle można kupić ustawę. W połowie lat 90., bo byłem w takim i to zespole było przedmiotem, tego Banku Światowego. Nawet było to przedmiotem interpelacji i w Sejmie zostało zgłoszone, czy to prawda, ale Sejm powiedział, że to jest nieprawda. W związku z czym możemy się nie martwić. To jest nieprawda, ponieważ tylko ustawa hazardowa była w ciągu chyba 10 lat nowelizowana około 200 razy. Każda nowelizacja to jest podbicie stawki, więc warto takie rzeczy. Ja jeszcze dwa słowa na temat tej poczty, bo to jest temat żywotny mnie obchodzący, ponieważ bez przerwy jakieś zawiadomienia do prokuratury wysyłam. O dziwo ostatnio przyszło, ale przez pocztę przysłane, także to jest w ogóle jakiś dziwny objaw tego, co się dzieje. Bo z prokuratury, a mówię, te przez monopolowe i kwiaciarnie idzie sądy. A z prokuratury. Ale ja zaniepokojony tym zjawiskiem wysłałem 10 pytań do tej firmy, Polska Grupa Pocztowa, z pytaniem o tajność korespondencji, o szkolenia, które mają ci doręczyciele i takie 10 pytań bardzo ładnych. Zapadło milczenie. Oni nie wiedzieli, jak się zachować. W końcu zadzwonił do mnie prezes takiego związku pracodawców, prywatnych pracodawców pocztowych z zaproszeniem na spotkanie.
i że on mi wszystko wyjaśni. Ale ja się nie zgodziłem na to spotkanie. Przysłali w końcu odpowiedź. Odpowiedzią były po prostu PDF-y z folderem tej firmy Polska Grupa Pocztowa, a w mailu były moje pytania i wyjątki z tych folderów. Znaczy, według prawa o informacji publicznej oni powinni rzeczowo odpowiedzieć. Ile było szkoleń tych roznosicieli? Nie było ani słowa na ten temat. Więc mamy dalszą iterację. Za moment dostaną doniesienie do prokuratury o niewykonaniu odpowiedzi na zapytanie w trybie informacji publicznej. A do prokuratury to dojdzie, bo pocztą jeszcze idzie. Tak? Ja pozwolę sobie zmienić temat, ponieważ jest okazja, jest pan Rafał, a sądzę, że dla większości z nas telewizja Republika jest dzieckiem specjalnej troski. Mam pytanie do pana, panie Rafale, bo pan tam już zamieszkał. Co się stało, że Zalewskiego program Pod prąd ma być zdjęty? To jest pierwsze pytanie. A drugie, dlaczego nawet wy nie daliście na pasku, że umarł twórca Hubala? Co by tam on nie naplątał w polityce, ale zrobił Hubala. No żeby nie napisać na pasku, że umarł Poręba, to trochę wstyd. No, znaczy, mogę odpowiedzieć tylko bardzo krótko. Nie mam pojęcia, dlaczego. Ani o sprawie programu Jurka. Dzięki. Obiecuję się wywiedzieć. Znaczy wywiedzieć, no. Zwrócić uwagę. Nie wiem, o co chodzi z programem Zalewskiego, dlaczego. Spytam Bronka Wilcztajna i... O, mogę? Ja chciałem zapytać, skąd w kolegach tyle podejrzliwości? W końcu nie wyglądacie na dziennikarzy śledczych. Czy to nie rzuca cienia na całą lewicę? Jeżeli pamiętamy, że pożyczkę moskiewską lewica zwróciła w reklamówkach, prawda? Czy to nie przypadkiem nie była pożyczka waszyngtońska tym razem, tak? Zwrócona w pudłach, tak? I tylko ta willa była pod zastaw, tak? I tak jeszcze mi się chodzi po głowie, że był taki Lew R, który po tych pionowych korytarzach się wspinał. Czy może tu nie chodziło o to, że po prostu tutaj pożyczka zwrócona, tu zwrócone i on po prostu nie miał pieniędzy, przyniósł pocięte gazety. I ten gospodarz się wtedy tak zdenerwował i to jest tak trochę, jakby ktoś nam dał same kluczyki do samochodu, a nie dał samochodu, tak? No tu obiecał, że będzie zmiana w ustawie, że będzie można kupić telewizję i tak dalej, a tutaj choroba przynieśli mu pocięte gazety. Mam nadzieję, że to była trybuna, a nie ta gazeta gospodarza, tak? Dziękuję bardzo. Nie wiem, jaka to była gazeta, ani czy była używana wcześniej i już tego nie rozwiążemy dzisiaj. Bardzo dziękuję kolegom Łukasz Warzecha, Stanisław Janecki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.